Fala komentarzy po wystąpieniu szefa rządu Mateusz Morawiecki w Sejmie. Fala komentarzy po wystąpieniu premiera. Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu głos zabrał Mateusz Morawiecki. Poleksit to nie jest zwykły fake news, to jest wasze ordynarne kłamstwo. Kłamstwo Donalda Tuska, mówił premier. Stwierdził także, że założyłby koszulkę z napisem Konstytucja. Opozycja przerywała jego wystąpienie, między innymi. Okrzykiem, złodzieje, a Borys Budka w czasie swojego wystąpienia nazwał morawieckiego hipokrytą. Po awanturze w Sejmie w internecie pojawiła się fala komentarzy. Najlepszym dowodem na słuszność słów premiera były historyczne wnioski i formalne liderów opozycji. Szokujące jest to, że tak wielu posłów ślubujących służbę dla narodu, strzeżenie suwerenności i konstytucji jako najwyższego prawa, werpent, tak łatwo zapomina o tym. Napisał na Twitterze poseł PiS Łukasz Schreiber. Tomasz Siemoniak wypunktował problemy, z jakimi obecnie ma mierzyć się Polska, a o jakich w swoim przemówieniu nie wspomniał premier Morawiecki. Nie mówi o szalejącej drożyźnie. Nie mówi o dzisiejszych 3000 zakażeń koronawirusem. Nie mówi o proteście służby zdrowia. Nie mówi o kryzysie oświaty. Mówi o Donaldzie Tusku. Obsesja, napisał Siemoniak. Pan Morawiecki nazwał dzisiaj w Sejmie proces integracji europejskiej, chorą koncepcją lewackich ideologów. Jeśli ktoś miał jeszcze wątpliwości to po tej kradzie kłamstw i nienawiści je stracił. Celem tego rządu jest wyprowadzenie Polski z Unii Europejska. To jest antypolski rząd, ocenił Sławomir Nitras. Czytaj więcej, Krzysztof Gawkowski w Sejmie, zapraszam do hymnu Unia Europejska, oda do radości. Głos zabrał także przedstawiciel Konfederacji, Tomasz Grabarczyk. Mamy ze sobą flagi Polski, bo jesteśmy w polskim Sejmie. Nie przyszliśmy tu pajacować, tylko robić swoje, walczyć o nasze ideały, ocenił. Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk ocenił wystąpienie Morawieckiego jako doskonałe. Szereg argumentów i cytatów. Opozycja ze spuszczonymi głowami, napisał. Inne spojrzenie na wystąpienie premiera miał poseł koalicji obywatelskiej Franciszek Sterczewski. Gdy małpa Morawiecki mówi, że hasz Polexit to fakeniuc, to kłamie, czy nie rozumie co czyni? Świadomie, czy nie, ten rząd działa na szkodę Polski i Europy, ocenił. W podobnym tonie wypowiedziała się Katarzyna Lubnauer, była przewodnicząca nowoczesnej. Mówią, że tylko winny się tłumaczy. A właśnie w Sejmie premier Morawiecki tłumaczy, że oni nie robią tego poleksitu, napisała.